Od poniedziałku w Słupskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywa się ostatni w tym roku kiermasz starej książki. W Bałtyckim Centrum Kultury w Ustce można natomiast podziwiać wystawę Klubu Haftu Artystycznego. Na zakończenie prezentacja nowych, starych, radnych Komitetu Nareszcie Zmiana i relacja z turnieju szachowego organizowanego przez Słupski Zryw. W dniach od 17 do 21 listopada Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku organizuje ostatni w tym roku kiermasz starej książki. Miłośnicy literatury mogą za niewielką kwotę uzupełnić książkowe zbiory o wiele ciekawych pozycji z przeróżnych gatunków, od romansów poprzez literaturę fantastyczno-naukową, dziecięcą po wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. Kiermasz starej książki, który organizowany jest cyklicznie od pierwszego miesiąca danego roku, jest teraz ostatnim w tym roku. W związku z tym, że zbliża się sprawozdawczość i koniec roku i dużo pracy, to robimy ten kiermasz już dosłownie ostatni. Na kiermaszu znajdują się książki dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży, dla studentów, właściwie to dla każdego czytelnika. Na stoiskach można znaleźć romanse, powieści sensacyjne, bajki, nowele. Dla dzieci można też znaleźć nuty i różną literaturę popularno-naukową. Ten kiermasz organizowany jest co miesiąc. W tym roku już przeprowadziliśmy 10 kiermaszy, bo nie tylko w bibliotece tutaj głównej na holu, gdzie w tej chwili się znajduje, jest organizowany kiermasz, ale wychodzimy również do ludzi na terenie miasta. Bardzo często organizujemy kiermasze na Rynku Rybackim koło Muzeum Pomorza Środkowego, ale również i w Leklerku, i w Jantarze, i przed naszymi filiami bibliotecznymi na Placu Zabaw. Jak jest brzydka pogoda, to właśnie tutaj. Jak jest ładna, no to wychodzimy przed bibliotekę i tam też organizujemy te kiermasze. Kiermasz trwa od poniedziałku od 17 do 21 w godzinach od godziny 11 do 19. Każdy może znaleźć tu jakąś książkę w cenie 2 zł. Także nawet studenci, którzy piszą pracę, albo młodzież, która przerabia jakąś lekturę, może sobie kupić naprawdę za symboliczną kwotę te książki. Książki trafiające na kiermasz w większości pochodzą ze zbiorów bibliotecznych. To dobra okazja do znalezienia pozycji niedostępnych już na rynku wydawniczym. Te książki są z różnych źródeł. Przede wszystkim są to książki wycofane ze zbiorów bibliotecznych, które już zastępujemy nowymi, czyli albo są lekko zniszczone, nieczytane, przestarzałe. W to miejsce kupujemy nowe książki i są to też książki, które pochodzą z darów od czytelników i są nam zbędne w księgozbiorze, bo mamy wystarczającą ilość. Także nie są to nowości. Są, tak jak sama nazwa wskazuje, kiermasz starej książki, czyli wcześniejsze wydania, niektóre, których nie można w ogóle zdobyć w księgarniach, a tutaj za 2 złote, proszę bardzo. Także zachęcamy, zapraszamy. Okazuje się, że polowanie na białe kruki można przeprowadzić również poza wyznaczonym przez bibliotekę terminem kiermaszu. W naszej bibliotece funkcjonuje i istnieje od bardzo dawna magazyn składowy na 3. piętrze naszej biblioteki. Zapraszamy wszystkich, jeżeli tu nie znajdą nic na kiermaszu, to nawet jeżeli nie jest organizowany kiermasz, to w każdym dniu można się zgłosić do nas i wybierać w tym magazynie książki, które są potrzebne, też w cenie 2 zł. Kolejny kiermasz starej książki odbędzie się w styczniu przyszłego roku. Do rozpoczęcia świąt Bożego Narodzenia oglądać można w sali wystawowej Bałtyckiego Centrum Kultury w Ustce wystawę przygotowaną przez członków Klubu Haftu Artystycznego. Klub działa przy Usteckim Domu Kultury już od 34 lat. Wystawa przedstawia prace, które powstały w minionym roku działalności artystów. Nie brakuje bogato zdobionych obrusów, serwet szydełkowych czy zdobionych haftem Richelieu. Na wystawie obejrzeć można także formy przestrzenne w postaci ozdób świątecznych. Obrazy tworzone haftem krzyżykowym i frywolitki to kolejne dzieła uzdolnionych rękodzielniczek. Skład grupy zmienia się wraz z upływem lat, jednak tradycje związane ze zdobieniem materiałów przekazywane są kolejnym pokoleniom. Ekspozycję przygotowaną przez Ustecki Klub Haftu Artystycznego zwiedzać można w sali wystawowej Bałtyckiego Centrum Kultury w Ustce przy ulicy Kosynierów 19. Wystawa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Powoli opada wyborczy kurz, a poszczególne komitety szacują rozmiar zwycięstw lub porażek. Nie da się ukryć, że największe straty poniosła Słupska Lewica, która w nowej Radzie Miasta będzie miała tylko jednego reprezentanta w osobie Pawła Szewczyka. To aż o 5 radnych mniej niż w zakończonej właśnie kadencji. Czy złote czasy Lewicy w Słupsku oficjalnie już przeminęły? Okazuje się, że niekoniecznie, o czym świadczy obecność Roberta Biedronia w drugiej turze wyborów prezydenckich.
Wskazywanie na głównych oponentów Zbigniewa Konwińskiego, Andrzej Twardowski i Robert Kujawski z pewnością musieli uznać wynik posła Twojego ruchu za sporą niespodziankę, jak nie sensację. O tym, kto jest w drugim turze, tak jak mówiłem, decydują wyborcy, a nie decyduje jakieś zaginanie rzeczywistości. Wyborcy wybrali tak, jak wybrali, ten wynik trzeba uszanować. Z osobistym wynikiem Roberta Biedronia kontrastuje wynik jego komitetu, który wprowadził do Rady jedynie dwóch kandydatów. To znani weterani lokalnej sceny politycznej, Krzysztof Kido i Andrzej Obecny. Jak Państwo wiecie, zostałem wybrany do drugiej tury wyborów prezydenckich. Udało nam się wprowadzić dwóch radnych do Rady Miasta. Z tego miejsca chciałbym od razu zadeklarować, że będziemy prowadzili konstruktywną współpracę w Radzie Miasta. Będziemy szukali dialogu, pojednania, będziemy szukali koncyliacji dla dobra wspólnego wszystkich mieszkańców Słupska, bo to jest w interesie Słupska. Nie będziemy prowadzili wojny polsko-polskiej, nie będziemy przenosili tych wszystkich złych nawyków partyjnych, politycznych, które do tej pory niszczyły, degradowały Słupsk. Dla wielu Słupszczan, którzy upatrywali w Robercie Biedroniu jedynego kandydata zdolnego do dokonania w mieście konkretnych zmian, wyborczy sukces panów Kido i Obecnego może być sporym zaskoczeniem tudzież rozczarowaniem. Ci jednak proszą o danie im szansy i czasu, by mogli wcielić swoje idee w czyn. Chciałbym przede wszystkim za pośrednictwem mediów zwrócić się do mieszkańców Słupska, do nas, do Słupszczan. Chciałem podziękować za zaufanie. Jest to moja czwarta kadencja jako radnego Rady Miejskiej w Słupsku, a szósta kadencja pracy w samorządzie. W czasie spotkań z mieszkańcami pytano mnie, a co pan obiecuje? Chcę publicznie powiedzieć, że obiecuję ciężką pracę i współpracę z tymi wszystkimi, którym leży na sercu dobro Słupska, dobro mieszkańców i jak najniższa z możliwych ilość spraw trudnych. Skład nowej Rady niesie nadzieję. Niesie nadzieję na to, co powiedział poseł Biedroń, że skończy się wojna polsko-polska, zacznie się współpraca. Zaczniemy realizować cele polityki budżetowej, dokończymy trudne inwestycje i Słupsk nasz powinien zacząć się rozwijać. Przede wszystkim wszyscy radni powinni wspierać prezydenta, szczególnie w pierwszym roku, w pierwszych dwóch latach, aby tą zapaść Słupska mógł wyprowadzić, a przed nim na pewno będą trudne decyzje. I drugi kierunek, jaki chciałbym realizować, to przede wszystkim rozpocząć pracę z ludźmi, którzy tutaj stoją z tyłu nas, właśnie z tymi niedoświadczonymi jeszcze młodymi ludźmi, politycznie niedoświadczonymi, którzy chcą pracować dla miasta Słupska, którzy stanowią na pewno zaplecze przyszłych rad miejskich. Wydaje mi się, że zaczniemy ten kierunek od aktywizacji obywateli miasta Słupska poprzez tworzenie rad osiedlowych, a może i również wprowadzimy coś takiego, jak było kiedyś, bardziej aktywne uczestniczenie w komisji obywateli właśnie zinstytucjonalizowanych w radach osiedlowych, żeby mieć przyszłe zaplecze do rady, żeby ci ludzie, którzy za 4 lata będą na listach, nie byli już w większości anonimowi, a mieli za sobą pewność przeszłość obywatelską w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bo wydaje mi się, że jest to normalny kierunek zdobywania doświadczenia, aby decydować o przyszłości tego miasta. Nie ukrywam, że najwyższa pora, aby zarówno Krzysztofa, jak i mnie za 4 lata zmienili młodsi, lepsi. Na przeszkodzie w realizacji swoich pomysłów może stanąć radnym Komitetu Nareszcie Zmiana i ich nikła ilość w Radzie Miasta. Czy będą w stanie współpracować z kandydatami PO, PiS-u i SPO? Odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne na kilku najbliższych sesjach Słupskiej Rady. W niedzielę 16 listopada 2014 roku w klubie Zryw odbył się ostatni turniej szachowy z cyklu 10 Grand Prix Miasta Słupska w szachach szybkich. No my to już coroczna impreza jest Grand Prix Miasta Słupska w tych szachach szybkich. Robimy też, w tym roku odbyły się mistrzostwa w szachach z Miasta Słupska, szachach klasycznych, to znaczy w partiach, które trwają już powyżej godziny.
dla zawodnika. No też była impreza w miarę udana. Jak zwykle tu w szachach, co są imprezy z natury spokojnej, nie ma jakichś takich sesji ekstra. No ale tym niemniej przebieg turnieju jest bardzo ciekawy. W turnieju startowało 16 zawodników. Po zaciętej i wyrównanej walce zwyciężył jedyny zawodnik bez porażki, Jerzy Walawicz z Dębnicy Kaszubskiej, który na dystansie 9 rund uzyskał 6,5 punktów. Drugie miejsce z tym samym rezultatem punktowym zajął Zbigniew Mielczarski ze Sławna. Miejsca 3-4 z dorobkiem 6 punktów zajęli odpowiednio Michał Nisztuk i Stefan Choiński, obaj ze Słupska. Jesteśmy trzecią drużyną w kraju, jeśli chodzi wśród niewidomych i słabowidzących. I właśnie teraz w listopadzie 28 wyjeżdżamy bronić tego miejsca tego na podium. No, miejmy nadzieję, że nam się to uda. Ja tam pojadę w charakterze trenera, opiekuna, no, bo zawsze ktoś z widzących lepiej musi być, prawda, z drużyną. No, no. W całym cyklu Grand Prix wzięło udział ogółem 26 zawodników, którzy rozegrali blisko 600 partii szachowych. Efektem końcowym tych zmagań było wyłonienie 10 najlepszych zawodników, którzy 14 grudnia 2014 roku wezmą udział w finale tegorocznego Grand Prix miasta Słupska. Turniej ten zostanie rozegrany systemem kołowym, czyli każdy z każdym.